Вітаю, шановні сябри. Сьогодні маю приємну нагоду запросити. Вітам, шановні przyjaciele. Mam dzisiaj przyjemność zaprosić fanów literatury białoruskiej, fanów dobrej, współczesnej i aktualnej literatury na rozmowę z błyskotliwym pisarzem Algirdem Bacharewiczem. Czytelnikom białoruskim Algirda przedstawiać nie muszę. Niektórzy w Polsce też już zwrócili uwagę na jego twórczość. Uważam jednak, że czytelników w Polsce i na świecie czeka jeszcze wiele przyjemnych niespodzianek, kiedy zaczną poznawać tę literaturę. Znamy się z Algirdem połowę naszego życia. Byłem kiedyś pozytywnie zdziwiony, gdy odkryłem dla siebie jednego z najbardziej utalentowanych białoruskich poetów końca XX wieku, a potem prowokacyjnego muzyka punkowego. Był frontmanem grupy Prowokacja. W jednym z utworów zespołu pojawiła się szubienica. Jestem sam na szubienicy, powtarzała się fraza w refrenie. A dzisiaj większość białoruskich czytelników, i nie tylko białoruskich, kojarzy Algirda jako prozaika, autora świetnych opowiadań. Autora klasnych opowiadań, wielmi ciekawych eseje i może być ciekawych esejów i może przede wszystkim aktualnych powieści. Płodnego autora, od którego czytelnicy oczekują co roku premier nowych odkryć, i Algird zaspokaja te oczekiwania. Czytaczy czekają nowych prac, nowych odkryć, premier i Algird jakby zadowalniają te czytanie książki. Jego książki wywołują rezonans. Algird ma pokaźne grono hejterów, których wielokrotnie sprowokował swoimi ostrymi wypowiedziami. Ma też wielu zwolenników i oddanych fanów, którzy śledzą jego dokonania. Amatorów i już oddanych fanów, jakie są. Algird wydaje swoją prozę od początku XXI wieku. Od 2002 roku prawie co roku ukazuje się jakaś pozycja, a czasem nawet kilka w roku. A czasem i paru książek na rok wychodzi jego tomiki. My сегодня поговорим. Dzisiaj porozmawiamy o książce, która ukazała się 12 lat temu. Była to piąta książka prozatorska Algirda, ale jednocześnie pierwsza wielka, w każdym tego słowa znaczeniu, powieść. To nie był zbiór utworów prozatorskich, a przemyślane dzieło z wyraźnym nawiązaniem kulturowym do malarstwa światowego. Powieść Sroka na szubienicy była według mnie największym wydarzeniem literackim tamtego roku. I nie tylko jednego roku. Od tego czasu wiele się zmieniło. Na krótko przed ukazaniem się powieści Algird po raz pierwszy wyjechał z Białorusi. Kilka lat żył i pracował w Hamburgu. Pierwszy raz zjechał z Białorusi, pojechał u Niemiec. Po sroce napisał tam i przetłumaczył kilka książek. Algird jest także tłumaczem niemieckiej poezji i prozy, od klasycznych baśni do poezji współczesnej. Ciekawych knih. Algird to jeszcze przekładczyk niemieckiej poezji i jednak akurat ta książka wiele zmieniła w życiu Algirda. Była chyba pierwszą, z której autor był zadowolony, przynajmniej wtedy, kiedy się ukazała. Spotkała się z odzewem czytelników nie tylko na Białorusi, ale także tłumaczy. Pierwsza książka
jakoj autor zastałся zadowolony. Niebawem ukazał się przekład, niemiecki przekład książki. Myślę, że takie wydarzenia autorzy także dobrze pamiętają. Книга, якая не узабаве у немецким перакладзе вышла у Німеччині по-німецьку, і гэта відаць. Такі речі аўтары таксама добра памятаюць. Альгерде, що змінила срока на Шубініцы в творчості Бахаревича? У творчості Бахаревича. Давай почнем з такого. Вітаю всіх, привітання, Андрей, велике дякую тобі за такі... Witam Państwa, witam Ciebie, Andrzeju. Dziękuję za taki cudowny wstęp do naszej rozmowy, za takie przedstawienie mojej skromnej osoby. Rzeczywiście, powieść Sroka na Szubienicy wiele zmieniła w moim życiu. Przede wszystkim upewniła mnie co do moich możliwości jako pisarza, prozaika, autora powieści. Dała mi może niezbyt szeroką sławę, ale przynajmniej jej namiastkę. Zyskałem rozpoznawalność, jeśli na ogół możemy mówić o sławie i rozpoznawalności w białoruskim kontekście. Powieść dała mi nowych czytelników, zmieniła starych. Przyniosła mi też zadowolenie z pracy. Nigdy wcześniej nie czułem takiej radości z pisania prozy. Powieść powstała pod wpływem ówczesnych moich nauczycieli. Byli nimi Kafka, Nabokow i Joyce. Potem do tej trójcy dołączył Witold Gombrowicz. Powieść dała mi możliwość występowania na spotkaniach autorskich w Niemczech, jeździć po różnych miastach, zdobyć niewielki krąg czytelników za granicą. Ta powieść była dla mnie przede wszystkim konfrontacją z językiem. Tak jak moi wielcy mistrzowie, uważam, że każda wielka powieść jest przede wszystkim walką z językiem. Próbą jego oswojenia, sięgnięcia jego głębin. Ta powieść wiele mnie nauczyła. Dzięki sroce zdecydowałem, że będę pisać powieści. Ta powieść oczywiście ma wiele wad. Kiedy ją oceniam z dzisiejszej perspektywy, to widzę, że ma za dużo słów. Myślę, że jest za bardzo ciemna, mroczna. Zagmatwana. Niemniej ze Sroki wyciągnąłem wnioski i wydaje mi się, że mój styl stał się bardziej przejrzysty, czysty, precyzyjny. Dawaj, może poczniemy z wyboru nazwy. Wytłumacz proszę tytuł. To jest to, co na okładce wita czytelnika razem z nazwiskiem autora. Kiedy autor jeszcze nie jest znany w jakiejś kulturze, w jakimś języku, wtedy taką bramą do tajemnicy staje się nazwa, tytuł. Porozmawiajmy o symbolice tytułu. Nazwałeś swoją powieść tak jak Peter Bruegel starszy swój obraz Sroka na Szubienicy. Ten obraz, jak często bywa u Bruegla, opowiada drobne historie w kontekście wielkiego świata. Na jednym obrazie widzimy, jak tonie po upadku z nieba Ikar.
ale to w ogóle nie wpływa na zmianę kursu statku, ani nie zatrzymuje oracza i tak dalej. Зваліўшыся з нябёсаў ікар, але гэта не перашкаджае, не звяртаючы на яго увагу, далей рухацца караблю, працаваць. A ten konkretny obraz ma jeszcze bardziej bolesną wymowę. Szubienica, na szubienicy niewielki detal, gadatliwa sroka. Można pomyśleć, że gadatliwość czasem prowadzi na szubienicę, a chłopi zajmują się swoimi nieskomplikowanymi sprawami. Między innymi tańczą w obecności śmierci, przemocy, bólu. Nie zwracają uwagi na ból. Może się przyzwyczaili? Co w świecie, który otacza Bacharewicza i innych białoruskich pisarzy, skłoniło do nadania takiego tytułu? Jaki puściłeś sygnał? Так, відомо, тут некі паралелі з Беларусю відавочныя. Так, аналогія з Беларусьом сам тут выразная. Як і ты, як і шмат хто з нашых калег. Зачне ад таго, што як ты і велу нашых спільных прыяцеў творчасці Пітэра Бройгля. Буем вельбічэлем творчасці Пітэра Бройгля старшага. Оглядаем яго абразы ў велу музеях у розных мястах. Kiedy pisałem Srokę, kiedy zacząłem pracę nad książką, to był pierwszy mój rok w Niemczech. Rok wielkiego szoku kulturowego. Rok, w którym zacząłem odkrywać wielkie niemieckie muzea, biblioteki. Zacząłem poznawać strony internetowe, istnienia których nawet nie podejrzewałem. Przeczytałem wówczas biografię Pitera Bruegla starszego. Poznałem lepiej jego i epokę, w której tworzył. Wydaje mi się, że jego twórczość współgra z tą rzeczywistością, którą znają Białorusini, czy znali w tym czasie, kiedy wyjechałem. Niezabawie po wielkich takich protestach w Mińsku 2006 roku. Chcę przypomnieć, że wyjechałem po masowych protestach w Mińsku 2006 roku. Przyjechałem do Niemiec na początku 2007. Wydaje mi się, że trafnie opisałeś to, jak koreluje świat Bruegla z białoruskim. Wydaje mi się, że Bruegel pokazuje bardzo dobrze ciemną stronę człowieka. Praktycznie na każdym jego obrazie możemy zanurzyć się tam, gdzie ludzie zwykle boją się zaglądać. Są to jakieś ciemne zakamarki naszej wyobraźni, świadomości. A przy tym świat Bruegla jest bardzo ludzki. Mimo wszystko był malarzem humanistą. Ja także w swojej twórczości staram się podążać tam, gdzie jest strasznie, iść w nieznane, zaglądać w zakamarki. I próbować opisywać to, co tam widzę. To także pewne wizje, moje wyobrażenia, które pewnie nawiedzały też Bruegla. Czuję z nim pewną mistyczną więź. W rzeczy samej żyjemy na Białorusi przez dziesięciolecia w sytuacji, którą namalował nam Bruegel. Z jednej strony to jest przemoc, ciągła walka, walka zła z dobrem, ciemności ze światłem.
мы ведаем, што яны ёсць, але пры гэтым мы спрабуем неяк сцвердзіць. Głównym przesłaniem tego obrazu jest jednak to, że życie się nie kończy. Tańczymy wokół szubienic, wiemy, że one są, ale jednocześnie chcemy potwierdzić nasze życie. Chcemy się sprawdzić pomimo wszystko. Sroka na szubienicy może rzeczywiście być symbolem wielu rzeczy, w tym także gadatliwości, plotek, które są przekazywane od człowieka do człowieka. Sytuacja, w której znajduje się literatura białoruska, to także jakiś kraj plotek. Wiele rzeczy opiera się na plotkach, fejkach, oszustwie, chęci wychodzenia w czyjeś prywatne sfery, dowiadywać się więcej niż powinieneś. Jeszcze może być rozpowiadu ciekawą historię, że w ten sam rok, kiedy wyszła. Opowiem ciekawą historię. W tym roku, w którym ukazała się Sroka po białorusku, niemieckiego autora, to taka. W Niemczech też ukazała się powieść pod tytułem Sroka na szubienicy, a była to taka zbeletryzowana biografia Petera Bruegela. Pojawienie się dwóch powieści z tą samą nazwą stworzyło zabawną sytuację dla czytelników. Zamawiali jedną książkę, a dostawali inną. Zamawiali jeden roman, a otrzymywali inny. Taka śmieszna. Mam nadzieję, że dzięki temu niektórzy wielbiciele Bruegela odkryli Bacharewicza i razem z nim fragment współczesnej literatury białoruskiej. Te chwile życia w obliczu śmierci, radości w obliczu rzeczy poważnych, taktyka strusia chowania głowy w piasek z nadzieją, że można się schować przed czymś, przed czym tak naprawdę schować się nie da. Z nadziei, że można schować od rzeczy, od jakich nie da schować. Kiedy czytałem Srokę i zachwycałem się nią, przypominałem osobiste przeżycia na naszym małym białoruskim Majdanie. Kiedy byliśmy otoczeni przez milicję, kiedy kilkuset młodych ludzi postawiło namioty na placu październikowym. Utworzyliśmy łańcuch, a wokół nas było więcej milicjantów, gotowych do rozprawy w dowolnej chwili. Najciekawszy w tej sytuacji wątek dla mnie to ogromna ilość ludzi obojętnych, którzy chodzili dookoła. Ktoś coś rzucił w naszym kierunku, ktoś przystawił palec do skroni i pokazywał, że jesteśmy dziwakami, wręcz przygłupami. I tak dalej. Potem to samo poczucie szmat u kogo było w końcu 10. Potem ktoś przeżył podobne chwile w 2010 roku. Znowu sfałszowane wybory, znowu protesty i ogromna kolumna ludzi idąca od jednego placu do drugiego. A dużo ludzi po obu stronach ulicy w tym czasie siedziało w restauracjach, jadło i piło. Ktoś w tym rozkładzie, Algierdzie, jak na ciebie, pomiesz... Algierdzie, czy uważasz, że coś zmieniło się w proporcjach między szubienicą i tymi radosnymi tańcami chłopów? Jak wyglądała Białoruś w 2020 i 2021 roku? Czy mamy do czynienia, jak wcześniej, z dwoma równoległymi światami, gdzie próba wiecznego powstania, bycia sobą, walki z niesprawiedliwością jeszcze niedawno była uważana za marginalną przez część Białorusinów? Jeszcze niedawno ona utrzymała się marginalną. Dzisiaj uważamy, że ta pierwsza część Białorusi się powiększyła. Jak z dzisiejszej perspektywy oceniasz to współistnienie? Tak, ty wiesz, kiedy kazać o białoruskim suprotywie. Jeśli mam mówić o białoruskim oporze, o białoruskich rewolucjach, to mnie jako pisarza zawsze bardziej interesowała tamta strona. To i bok, to jak my nazywali, machczymy, balota,
Nazywaliśmy ją często płotem, a są to ludzie obojętni. Chciałem zrozumieć, co nimi kieruje, jak żyją, co myślą o nas. To mi zdaje się taka bardzo ciekawa twórcza zadacza. Wydawało mi się to ciekawym twórczym zadaniem, spojrzeć na siebie oczami innych ludzi, niepodobnych do ciebie. W naszym białoruskim ruchu oporu zawsze było dużo figur odważnych, dużo przykładów bohaterskiej walki. Obrazy naszych białoruskich героїв, jest inni autorzy, talent, jaki bardziej pasuje do tego, ale do tego, żeby pokazać w literaturze naszych dzielnych bohaterów, opisywać jasne strony człowieka, lepiej pasują inni autorzy. Moja twórczość jest raczej formą opisywania nie najlepszych zjawisk na Białorusi. Jeśli pytasz, co się zmieniło, to przypominam, że zawsze mówiłem, nie ma jednej Białorusi. Przez dziesięciolecia rozmawialiśmy o jedności, a jej nie ma. Są dwie Białorusie, które bardzo rzadko spotykają się ze sobą. Uważam, że władzy przez dziesięciolecia udawało się utrzymywać sztuczną barierę między tymi dwiema Białorusiami. Białorusiami. To dotyczy jak mistrzostwa, jak literatury, tak dotyczy to zarówno sztuki, literatury, jak i życia społecznego. My stawili się do większości, tak. Może być pogardą. My mniejszość patrzyliśmy na większość, może z pogardą, może z pobłażaniem. Mieliśmy swoje powody. Kilka razy w najnowszej historii patrzyliśmy na nich z nienawiścią. Oni mieli nas za wariatów, kiedy pomimo wszystko spotykali się z nami. My, pisarze, poeci, muzycy, malarze, czasem próbowaliśmy niszczyć te bariery. Szliśmy do nich, ale oni do nas niechętnie. Jednak w 2020 roku sytuacja zmieniła się kardynalnie. Te wszystkie bariery, które budowała między nami władza, rozsypały się. Mur runął, dlatego że ludzie po tamtej stronie stracili swoje iluzje wobec dyktatury, wobec tej władzy. Niestety nie było to wynikiem naszych wysiłków, naszej twórczości, ale działań samej władzy. Terror, przemoc, bezczelne propagandowe kłamstwa spowodowały, że nawet ci, którzy wcześniej nie chcieli tego widzieć, otworzyli oczy. Według moich obserwacji, poczynając od sierpnia 2020 roku, ta druga Białoruś zjednoczyła się z nami. Widzimy, jak wzrosło zainteresowanie białoruską kulturą, literaturą, językiem białoruskim. Wreszcie się spotkaliśmy. Spotkaliśmy się na jakimś historycznym moście i spojrzeliśmy w sobie w oczy. Nie mogę powiedzieć, że się objęliśmy, ale przynajmniej poznaliśmy się. Chcę przypomnieć banalne słowa, że do tego lata się nie znaliśmy. Nie chcę oceniać tego w kontekście rewolucji, ale patrzę na to jako na zjawisko historyczne, które będzie mieć dalekosiężne następstwa. To wzajemne poznawanie się będzie długim procesem. Ludzie nie tylko uczą się nowych nazwisk, ale poznają swój kraj. Przed 2020 rokiem nawet nie wiedzieli, gdzie żyją. Ciekawe przy tym,
że ludzie odkrywają białoruskie średniowiecze, białoruskie odrodzenie narodowe z początku XX wieku. Białoruskie średniowiecze, na przykład białoruskie odrodzenie z początku XX wieku. A nic nie wiedzą o tym, co się u nas działo w latach 90. ubiegłego wieku. Przykro mi szczególnie za lata 90. Bo dzisiaj ten czas został jakby starty z kart białoruskiej historii. W tym miejscu mamy białą plamę. Ludzie więcej wiedzą o latach 30. niż o tym, co działo się w Radzie Najwyższej w 1995 czy 1996 roku. Te pustki trzeba będzie jeszcze długo wypełniać. Wracając do Sroki na Szubienicy, to 12-13 lat temu, kiedy ją napisałem i wydałem, wszyscy mówili mi, że wyolbrzymiam niektóre zjawiska, że stosuję hiperbolizację, groteskę. To może być ciekawe, może być straszne, ale to nie jest o nas. Przesadzasz, Bacharewicz. A w 2020-2021 roku to już nie była przesada. W Sroce piszę o obozach koncentracyjnych, o faszystach, o tych młodych dziewczynach sędziach. Ja jak raz chciał zadać pytanie, na jakie ty logiczne absolutnie wychodzisz i zaraz podchopię. Algierdzie, chciałem zadać pytanie, do którego logicznie mnie podprowadziłeś. Będziemy kontynuować ten wątek. Co czuje autor, kiedy jego hiperbole, symbole, mroczne antyutopie urzeczywistniają się, przestają być środkami literackimi? Widzisz radosny karnawał, trzymając się brojgla, który kończy się najgorszym z możliwych postów. Wymuszoną ascezą. Mam na myśli rozkwit wolności i to, co się potem stało. Białoruś podzieliła się na tych, którzy znaleźli się w więzieniu albo zostali zmuszeni do wyjazdu daleko. Jak ty i ja. Oraz tych, którzy zostali nie bacząc na nic. Znowu mówię o bohaterstwie. Można było nie słyszeć, co się działo na Białorusi w 2006 roku, w 2010. Ale nie usłyszeć, będąc na Białorusi, o wydarzeniach 2020 roku. I nie mieć na ten temat swojego zdania wydawało się niemożliwe. Jednak cudowne dziewczęta, sędzinie i prokuratorki z sympatycznymi uśmiechami na zdjęciach w sieciach społecznościowych zasądzają jeszcze nie kary śmierci, ale straszne długoletnie więzienie, które przywodzą na myśl najstraszniejsze lata stalinowskie. Można robić takie porównanie. To już nie karuzela z aresztem na 15 dni. To już nawet nie 15 lat, ale mamy wyroki do 20 lat więzienia. Pieczątki na nich stawiają miłe dziewczyny, które bardzo przypominają główną bohaterkę twojej powieści o sympatycznym imieniu Weronika. Powiedz, skąd wziąłeś tę Weronikę 12-13 lat przed jej fizycznym pojawieniem się na Białorusi? Fizycznego uwasablenia u Białorusi. Uważam, że pełną rolę odegrało tu moje dziennikarskie doświadczenie. Jeszcze przed wyjazdem do Niemiec pracowałem w gazecie zakładowej w Mińsku. Nakład jej nie był duży.
Gazeta miała 8 stron, wychodziła 3 razy w tygodniu. Polosach, jakoje wychodziło trójczy na tydzień, to była taka gazeta partyzanckiego rejonu. Było to wydanie partyzanckiej dzielnicy Mińska. Ukazywało się przy mińskiej fabryce traktorów. I każdy tydzień mnie dowodziło się spotykać z samymi różnymi czynownikami. Kiedy tam pracowałem, co tydzień spotykałem się z jakimiś urzędnikami. Zwiena, to byli czynowniki rejonnego masztabu, ale tak samo i gradzkiego. To nie byli jacyś ważni urzędnicy, przeważnie szczebla rejonowego czy miejskiego. Czasem brać interwiu. Musiałem chodzić po gabinetach, prosić o jakieś komentarze, czasem przeprowadzać wywiady. Ciekawił ten typ właśnie tych karierystów i karierystek, jakie od razu zainteresował mnie ten typ karierowiczów i karierowiczek, którzy próbują wybić się poprzez takie gabinety przy pomocy różnych organów władzy. Naturalnie dla mnie coś takiego zawsze było obce, ale ten kontrast pomiędzy ludzkim, kobiecym pięknem, ten kontrast pomiędzy człowieczej takiej żonoczej, wonkowej przygażością, a tym, co było w ich głowach, o czym myśleli, o czym marzyli, ten kontrast mnie przerażał. To zajmowało ich myśli, o czym byli ich marzy w ten czas. Myślę, że atmosfera Mińska tamtych lat i moje prywatne doświadczenia doprowadziły mnie do Weroniki. Ja myślę, że sama atmosfera... Takich Weronik spotkałem niemało. I mój prywatny doświadczenie, oni przydali mnie do Weroniki. Ale Sroka na Szubienicy to powieść nie tylko o polityce. Ale... Nie tylko o urzędnikach, to także opowieść o ciele, o kobiecym ciele. Jego tajemnicach, zagadkach. Ogólnie o tajemnicach ludzkiej anatomii, o tym, jak ciało funkcjonuje w autorytarnym społeczeństwie. Jak funkcjonuje ciało człowieka posiadającego władzę, co czuje, jak przeżywa seks. Jak ciało istnieje. W Sroce na Szubienicy seksu jest dużo. Ale seks w epoce późnego łukaszyzmu nie jest tym samym, co seks w państwie demokratycznym, w Austrii, w Polsce czy Niemczech. Jest to swego rodzaju podróż po jakichś ciemnych korytarzach z pokaźnym elementem sadomasochizmu. Krainie w Austrii, albo w Polsce, albo w Niemczech. Na ogół w życiu Białorusinów jest dużo sadomasochizmu. W Sroce na Szubienicy postanowiłem jakoś to opisać. Jest bardzo wielki element sadomasochizmu. Akcja książki dzieje się na skrzyżowaniu władzy i pożądania. Wszyscy mamy doświadczenie funkcjonowania naszych ciał w Związku Radzieckim, w Białorusi Łukaszenkowskiej. Wiemy na przykład, czym są szpitala rejonowe. Jakie tam są kolejki, jak wygląda kontakt z lekarzami, jak się tam robi analizy. Istnienie naszych ciał w Sowieckim Sojuszu. Mnie to zawsze fascynowało, bo uważam, że jest to część tej ciemnej strony ludzkiej świadomości. Co takie czerwi w poliklinikach, co takie kontakt z doktorami, co takie zdawać analizy. Białoruskiej świadomości epoki łukaszyzmu. To mnie zawsze zachapiało, bo ja liczę, że to tak samo cząstka ciemnej komory człowieczej świadomości, białoruskiej świadomości epoki łukaszyzmu. Wejdę ci w słowo. Ciało nie może uciec na emigrację wewnętrzną. Możemy to zrobić myślami, marzeniami, świadomością, uczuciami. Ciało jest wystawione na wszystkie przeciągi miejsca i czasu, w których się znajdujemy. Mówisz o szpitalach. Niestety dzisiaj wielu Białorusinów doświadcza gorszych miejsc. Niestety żyjemy w kraju, w którym stoi Szubienica.
регулярно Białoruś jest jedynym państwem w Europie z karą śmierci. I niestety wyroki śmierci się wykonuje. To nie jest tylko coś takiego, co ma straszyć ludzi jak w niektórych amerykańskich stanach. Nie, to rzeczywistość. Tylko jeden człowiek w kraju ma prawo łaski, ale jak piszą dziennikarze, bardzo rzadko, jeśli w ogóle z niego korzysta. Na ogół nie korzysta z tej możliwości ratowania ludzi. Wróćmy jednak do ciała i do tego, jak pomysły zamieniają się w literaturze. Porozmawiajmy o literackiej kuchni Bacharewicza, o tym, jak idea ciała utworzyła kompozycję książki. Rewerans w stronę twoich nauczycieli nie odbiera ci oryginalności. Opowiedz, jak opisujesz ciało Weroniki, czy w ogóle ciało. Ну, ты, кто читал роман, ты, кто уважливо читал роман, ведают, что каждый из разделов там... Ci, którzy czytali powieść, którzy czytali ją uważnie, wiedzą, że każdy rozdział jest poświęcony fragmentowi kobiecego ciała. O ile dobrze pamiętam, są tam rozdziały poświęcone włosom, piersiom, rękom, zębom, oczom, oczywiście kobiecym. Wtedy myślałem, że to bardzo ciekawe, że to coś nowego w literaturze. Dopiero potem zrozumiałem, że nie byłem pierwszy, który tak skonstruował powieść. Wtedy jednak myślałem, że jestem odkrywcą. Nie przeczytałem wtedy tylu książek, co dzisiaj. Jak powstawała ta powieść? Wtedy chciałem być wolny, niezależny od czytelników, krytyków. Chciałem napisać taką powieść, którą ciężko się będzie czytać. Wtedy myślałem, że najlepsza literatura to taka, gdzie wszystko jest maksymalnie poplątane, zaciemnione. Że nie można dawać żadnej ulgi czytelnikowi. Dlatego napisanie tej książki było dla mnie aktem wewnętrznej wolności. Jak tylko myślałem o czytelniku, jak przyjmie tę czy inną stronę, jak tylko czułem, że czytelnik wpływa na mnie, zatrzymywałem się i pisałem na nowo. Mając na celu maksymalne uwolnienie się od czytelnika. Chciałem zachować maksymalny dystans. Dzisiaj uważam, że taka wojna z czytelnikiem jest śmieszna. Ale wtedy myślałem, że literatura tworzona dla czytelnika, który gdzieś tam majaczy we wstecznym lusterku, to pop-literatura. I ja takiej pisać nie mam zamiaru. Dlatego dzisiaj, kiedy próbuję czytać Srokę, widzę, że jest to nie tyle ciemna powieść, co poplątana. Nie do końca wiem, o czym opowiada. Dokąd tam idę, zamykam za sobą drzwi. A czytelnik nie dosyć, że musi przedzierać się przez gęsty tekst, musi jeszcze gdzieś tam szukać autora w tym mroku. Dzisiaj napisałbym ją inaczej. Tam jest dużo niepotrzebnych słów, bezpodstawnie użytych środków literackich.
Wtedy się uczyłem, dlatego nie mogę powiedzieć, że odnoszę się do tego tekstu z pogardą. Wzorowałem się na tych, którzy rzeczywiście w swoim życiu mało myśleli o czytelniku, na Nabokowie, Kafce, Joyce. Kierowałem się przekonaniem, że moja sztuka jest prawdziwą wartością i pluję na to, jak zostanie przyjęta. Czy ktoś to przeczyta? Dlatego mocno się zdziwiłem, że powieść spotkała się z takim zainteresowaniem. Uważam, że teraz piszę znacznie lepiej i częściej myślę o ludziach, którzy będą to czytać. Próbuję spojrzeć na swoją twórczość ich oczyma. Zrozumiałe, że twórca w momencie tworzenia musi się koncentrować na tym tajemniczym płomieniu, impulsie. Ciągnąć tę nić i nie zwracać uwagi na zewnętrzną koniunkturę, w tym także na miłość czytelników i ich oczekiwania. Ale później pojawia się feedback. I ty, jak mało który białoruski pisarz, spotykasz się z reakcjami, nie zawsze zresztą przyjemnymi. Jesteś na przykład rekordzistą w nieotrzymywaniu najbardziej prestiżowej białoruskiej nagrody literackiej. Zdarzyło ci się przeżywać nie tyle krytykę, co dziwne ataki. Ja zresztą też tego doświadczyłem, więc nie obce są mi podobne emocje. Z drugiej strony spotykasz się z pochwałami, zachwytem. Powiedz, czy czytasz krytyków, którzy analizują twoje książki? Czy potem wprowadzasz jakieś poprawki? Czy uczysz się na tym feedbacku, który dostajesz po ukazaniu się książki? Czy bierzesz pod uwagę te oceny? Andrzej, muszę niestety z wielkim żalem stwierdzić, że dzisiaj na Białorusi nie ma krytyki literackiej. Nie boję się tak kategorycznie twierdzić. Nie ma takiego zjawiska. Złożyły się na to różne przyczyny. Niektórzy krytycy, których kiedyś czytałem z zainteresowaniem, przestali się tym zajmować, przestali pisać artykuły krytyczne. Może przestali interesować się białoruską literaturą. Tego, co piszą ci, którzy zajęli ich miejsce, krytyką nazywać jeszcze nie możemy. Kiedy ich czytam, widzę, na ile ubogo wyglądają ich próby krytycznej analizy białoruskiej literatury. Nie starcza im oczytania, wiedzy, doświadczenia i elementarnej chęci dowiadywania się, czym dzisiaj żyje literatura światowa, europejska. Dlatego nie wiem nawet, co miałbym przeczytać z krytyki, żebym potem musiał coś przemyśleć o swoich utworach. Teraz rolę krytyki w Białorusi wykonują blogerzy, których zresztą też jest mało. Taką rolę wykonują też czytelnicy. Teraz każdy jest krytykiem. Zresztą to nie jest tylko białoruski problem, tylko tendencja światowa. Czytam reakcje na swoje książki. Internet daje takie możliwości.
Kiedy czytam odzew na mój tekst człowieka, którego szanuję, którego opinie mnie interesują, wierzę jego słowom. Na przykład, kiedy słyszę opinię swojego redaktora Siergieja Szupy, kiedy słyszę Twoją opinię, kiedy słyszę opinię Julii Cimafiejewej, mojej żony, towarzyszki, także pisarki, to przemyślę ją i wyciągnę jakieś wnioski. Ale większość zarzutów, z którymi się spotykam od ludzi określających się jako krytycy literacy, prezentuje to niski poziom. Taką mamy niewesołą rzeczywistość. Pamiętam, że sroka na szubienicy miała szeroki odzew. Ukazywały się artykuły krytyczne w pismach literackich. Dyskutowano o niej na różnych platformach w sieci. Ale przypomnijmy sobie, jaki to był czas. Sroka na szubienicy ukazała się w okresie, kiedy w historii białoruskiej literatury, w naszej najnowszej historii, więcej tworzono niż niszczono. To był czas, kiedy zaczęły się ukazywać różne tytuły. Otwierały się niezależne księgarnie. Pojawiła się fala zainteresowania białoruską literaturą. W internecie zaczęło się ukazywać pismo Prajdzi Świet. Pojawiła się Szkoła Młodego Pisarza. Ty, Andrzeju, także pracowałeś z powodzeniem w tym nurcie. Pisali o nas dziennikarze, na nasze imprezy przychodziło dużo ludzi. Nie mniej niż przychodzi na imprezy literackie na Zachodzie. Mieliśmy się czym pochwalić. To wszystko zostało zniszczone. Rozumiem, dlaczego w Białorusi znikła krytyka. Cała literatura białoruska jest niszczona. Ci, którzy nadal są z nami, muszą mieć ogromną odwagę i dużo sił, żeby jeszcze mówić o literaturze i coś pisać. Algierdzie, twój los geograficzny jest dla mnie symbolem wiecznego powrotu. Po wydarzeniach 2006 roku ze zrozumiałych powodów wyjeżdżasz do Hamburga. I tam kilka lat owocnie pracujesz. Potem podejmujesz decyzję niełatwą i niekomfortową o powrocie. I przez dosyć długi okres żyjesz i pracujesz na Białorusi. W 2020 roku znowu decydujesz się na opuszczenie kraju. Informuję tych z naszych widzów, którzy może nie wiedzą, że prozaik Algierd Bacharewicz razem z żoną, poetką Julią Cimafiejewą, znajduje się obecnie na stypendium literackim w Gracu, w Austrii. Już trochę ponad rok. Do wczoraj żyliśmy w różnych miastach tego samego kraju. Sroka na szubienicy jest pewnego rodzaju Rubikonem. To była pierwsza książka napisana dzięki programowi stypendialnemu. Od tego czasu napisałeś co najmniej tuzin, a może i więcej nowych książek. Gdzie ci się lepiej, bardziej komfortowo i owocnie, a to nie zawsze to samo, pracuje? Na Białorusi czy za granicą? A z drugiej strony, czy różni się optyka Białorusi, kiedy patrzysz na nią ze środka? Z gęstwiny wydarzeń i kiedy patrzysz z zewnątrz. Białorusi
Ja liczę, uważam, że swoje najlepsze książki napisałem w Mińsku. Akurat w tym okresie po 2013 roku, kiedy wróciłem z Hamburga do 2020 roku. Napisałem wtedy Psy Europy, Dzieci Alindarki. Napisałem wiele esejów. Napisałem książkę Bezawej Czorny. Te książki uważam za swoje najlepsze. Zostały napisane w Mińsku nieprzypadkowo. Mińsk zawsze dawał mi natchnienie. Białoruś dawała natchnienie. Białoruskie miasteczka i moje rodzinne miasto, i białoruskie lasy. Akcja moich książek także odbywa się przeważnie na Białorusi. Mińsk jest dla mnie naprawdę najlepszym miejscem na świecie. Miński smutek, mińska depresja, ale także miłość do Mińska, wszystkich jego ulic, parków. Wszystko to jest tak bliskie, wszystko to na swój sposób opiewam w swoich tekstach od dawna. Jestem mińskim autorem. Naturalnie, kiedy żyjesz na emigracji, wszystko to tracisz. Znika nerw białoruskiego życia, którego potrzebuje każdy autor, jeśli chce pisać o Białorusi. W tym momencie czuję, że bardzo dużo tracę jako autor. Nie mam prawa pisać o obecnym Mińsku, obecnej Białorusi, bo jej nie znam. Nie wiem naprawdę, co się tam dzieje. Informacje, które czytamy w telegramach, dają nam pewne wyobrażenie o tym, co się dzieje. Ale nie przenoszą zapachów, ni dźwięków, nie przenoszą uczuć. A to wszystko jest potrzebne przy pisaniu prozy. Na mnogie gady dać materiał dla nowych knih, nowych tekstów. Ratuje to, że nasze białoruskie doświadczenie nie zanika. Tyle tam przeżyliśmy, że na długo starczy materiału do napisania nowych książek, nowych tekstów. Poeta czy prozaik to nie ten typ artysty, który do tworzenia potrzebuje czegoś, co się akurat teraz dzieje. Piszemy po to, żeby to zostało. Pocieszamy się iluzją, że to, co napiszemy, zostanie na zawsze. Żeby do tego dążyć, nie musimy żyć na Białorusi. W ostatnim czasie z zadowoleniem powtarzam w wywiadach, że pisarz żyje przede wszystkim w języku. Pisarz żyje w tekstach, pisarz żyje w pewnym własnym kraju kultury, nad którym nie wiszą konkretne flagi, w którym nie ma określonego prawodawstwa. Żyjemy w kraju wolności i nie jest ważne, w którym geograficznie punkcie się znajdujemy. Jeden z najwybitniejszych poetów pokolenia Brumba Mlitu, jeden z największych talentów białoruskiej poezji lat 90. Przez dziesięciolecia z takim dorosłym snobizmem odcinał się od swoich młodzieńczych wierszy. Algierdzie, mówię o tobie, prozaiku, eseiście i tłumaczu. Raptem coś się stało, z czego ja, jako poeta i tłumacz, ale także jako czytelnik i miłośnik poezji, dla którego białoruska literatura to przede wszystkim poetycka niwa, bardzo się cieszę. Cieszę się z odrodzenia poety Algierda Bacharewicza. Jakie emocje uruchamiają wiersze? Co jest takiego w poezji, że w poważnym wieku wróciłeś do niej?
Teraz uchylimy czytelnikom rąbka tajemnicy. Najbliższa książka Bacharewicza, już złożona i czekająca na prezentację, to książka poetycka. Ukaże się niebawem. Tak, книга wierszy już rychtuется. Tak, zbiór wierszy jest już w przygotowaniu, już się makietuje. Ma się ukazać pod koniec lutego, może w marcu. W praskim albo czesko-białoruskim wydawnictwie Wiasna, które już wydało kilka naprawdę fajnych książek prozatorskich i poetyckich. Wcześniej też pisałem wiersze. Mówisz, Andrzeju, że kiedyś byłem poetą, a potem przerzuciłem się na prozę. To prawda, ale jednak czas od czasu pisałem wiersze. Umieszczałem je w swoich powieściach. Bardzo lubię wstawiać wiersze w powieściach. Do poezji zawsze miałem sentyment. W 2020 roku, kiedy jeszcze w Mińsku, zacząłem pisać więcej wierszy. Kilka napisałem już wiosną, a wiersz to oni, a to my w sierpniu. Myślę, że to białoruska rewolucja spowodowała, że zacząłem pisać coraz więcej wierszy. Mam taką wewnętrzną potrzebę wypowiedzenia tego, co czuję, co czujemy, co czuliśmy podczas rewolucji i po niej. Proza nie daje takiej możliwości. Długo o tym myślałem i doszedłem do wniosku, że do tego, aby ukazała się powieść albo powstały opowiadania o naszej rewolucji, musi się skończyć pewien etap, musi zostać postawiona kropka. Trzeba, żeby skończył się pewien okres, ale on się nie skończył, kropka nie została postawiona. Trwa opór, szaleje terror, dużo osób opuściło kraj. Przy czym fajnych, utalentowanych, dobrych ludzi. Wydaje mi się, że wiersz daje więcej możliwości wyrażenia tego stanu, w którym się znaleźliśmy. A jest to stan zagubienia na rozdrożu. Trzeba wyrazić ból, a proza nie jest w stanie oddać tego ogromnego bólu, który wszyscy czujemy. Wszystkie moje wiersze z dwóch ostatnich lat są faktycznie wierszami o wojnie. Wszyscy znajdujemy się teraz w stanie wojny. Wielmi mocny ból, jaki my się czuwają. I moje wszystkie ostatnie wiersze... Czym mnie zawsze wabiła poezja? Szczególnie wiersze rymowane, które piszę przede wszystkim, chociaż nie unikam także białych. My znajdujemy się teraz w stanie wojny. I jeszcze... Poezja rymowana jest wyzwaniem, trochę takim jak w szachach. To nie jest moja myśl i nie nowa. Ale po to, żeby napisać rymowany wiersz, należy aktywizować w sobie jakieś czułe struny. Myślę, że to także odegrało swoją rolę. To znaczy, nie aktywizować u sobie jakieś odczuwalne organy. W tej chwili nie jestem jeszcze gotów do napisania dużej, współczesnej powieści, takiej jak Sroka albo Psy Europy. Ból jest zbyt mocny. Napisać znowu jakieś wielki roman, taki jak Sroka albo taki jak Sobaki Europy, zanadto boliczy. Dziękuję za szczerą odpowiedź. Mnie także czasem się wydaje, że poezja jest wzorem na odpowiedź, której jeszcze nie znasz. Pamiętasz, co kiedyś krytyk powiedział o muzyce?
wielkim krytyką muzyki. To jest coś, co za cholerę nie przemawia do rozumu, za to trafia prosto w serce. Poezja daje możliwość powiedzenia trochę więcej niż dzisiaj wiesz. Jakieś tajemnicze mechanizmy pomagają ci się wyrazić, a czasem nawet nie to miałeś na uwadze, a czytelnik otrzymuje informacje, której może nawet nie wkładałeś w to, co napisałeś. Na koniec chcę porozmawiać o doświadczeniu emigracji, czy relokacji, jak my czasem eufemistycznie to określamy, bojąc się wielkich, bolesnych słów. Taka wymuszona sytuacja stawia pisarza w odpowiedzialnej, nawet honorowej roli ambasadora swojego języka. Swojej kultury, swojego społeczeństwa, tego najlepszego, co jest w twoim kraju. Przygotowując się do naszej rozmowy, nie myśl, że się nie przygotowałem. Czytałem twoje teksty, także twoje wywiady związane ze Sroką. I zwróciłem uwagę na pewien motyw, do którego wracasz. Na świecie skandalicznie mało wiedzą o Białorusi. I oto pojawia się pisarz Algierd Wacharewicz i jego powieść pięknie przetłumaczona na niemiecki przez Tomasa Weilera. O co wtedy pyta niemiecki czytelnik? Gdzie jest ta Białoruś? Czy to jest jakaś rosyjska prowincja? Czy Białoruś jest jak Rosja, tylko trochę zmodyfikowana? Бахаревича проходит 12 год, Сорока на Шибенице появляется у... Мне 12 лет, о ile dobrze pamiętam, od tego kontaktu Bacharewicza z zachodnią publicznością i oto znowu pojawia się Sroka na Szubienicy. Tutaj warto powiedzieć, że my nie tylko rozkoszujemy się naszą rozmową, ale i anonsujemy polskie tłumaczenie tej książki w cudownym wydawnictwie Pogranicze, w pięknej serii, w bardzo dobrym literackim towarzystwie, w tłumaczeniu Jana Maksymiuka. Chciałbym teraz porozmawiać o tym, o czym nie lubisz rozmawiać, o czytelnikach. Co zmieniło się w pojmowaniu Białorusi przez naszych sąsiadów? Co sądzisz jako ambasador białoruskiej literatury w Europie? Czy słychać nas mocniej? Czy wiedzą o nas więcej? Czy czytelnicy są gotowi na spotkanie z białoruską literaturą? Tak, tę rolę ambasadora ja... Tak, tę rolę ambasadorów wykonujemy razem z żoną Julią Timofiejewą. Wszędzie staramy się występować razem. A kiedy występujemy solo, to i tak staramy się jeździć razem i wzajemnie się wspierać. Uważam, że ostatni rok był rokiem ogromnego boomu na literaturę białoruską. Nigdy w całej historii naszej literatury nie było takiego zainteresowania ani tekstami, ani autorami. Istnieje duże zrozumienie tego, co się odbywa w naszym kraju. Przez ostatni rok lubię podawać te liczby, bo one mi się podobają. Razem z Julią, czy oddzielnie, udzieliliśmy ponad 70 wywiadów zachodnim mediom. Występowaliśmy w 8 krajach, w najróżniejszych miastach. I widzę, że na nas czekają, lubią nas, interesują się nami. Chcą nas tłumaczyć i publikować. To był rok wielkich odkryć dla zachodnich czytelników, krytyków i wydawców.
I tut ja tak samo nie mogę. Nie mogę Nie tu nie zadać retorycznego, ale i bolesnego ale pytania. tak samo nie boluczego pytania, czemu kap odkryć dla siebie białoruską dlaczego, literaturę, żeby odkryć białoruską zachodni literaturę, wydawcami, zachodni wydawcy, krytycy, dziennikarze, tłumacze potrzebowali tego, co teraz mamy na Białorusi? My mamy w Białorusi terror, represje, zabójstwa. Terroru, represji, zabójstw. To oznacza, że gdyby wszystko było po staremu, nikt by nami się nie zainteresował. Dlaczego musi stać się coś strasznego, żeby na nas wreszcie zwrócili uwagę? Na to pytanie odpowiedzi jednak nie ma. Ale na to pytanie nie ma. Naturalnie, tutaj jest swoja polityczna koniunktura. Oczywiście swoją rolę odgrywa koniunktura polityczna. Zawsze na kraje, gdzie odbywają się rewolucje, gdzie mają miejsce represje, świat zaczyna zwracać uwagę. Ale mnie zdaje się, że tutaj się taki w naszym wypadku mieszka bardziej. Pojawia się pytanie, a co tam się dzieje w ich literaturze? Wydaje mi się jednak, że w naszym wypadku dzieje się coś większego. Coś w rodzaju odkrycia na miarę Kolumba. Jak ty słusznie сказала абсолютно, что это такое? Теперь уже ludzie, którzy do 2020 roku nie wiedzieli dokładnie, jak słusznie zauważyłeś, gdzie leży Białoruś i co to takiego, teraz już są prawie gotowi sami pisać po białorusku, uczyć się języka, szukać tłumaczy. Stają się naszymi nieoficjalnymi, nieformalnymi agentami literackimi w świecie. Wydaje mi się, że proces ruszył i będzie się rozwijał niezależnie od tego, co się będzie działo na Białorusi. Najważniejsze, że w ostatnim roku zostały nawiązane niezbędne do tego kontaktu. Poznaliśmy się wzajemnie. Dużo zachodnich autorów, tłumaczy i wydawców zapoznało się ze współczesną białoruską literaturą. A to, że poznaliśmy się dzisiaj, oznacza, że najlepsze teksty ukażą się jutro i pojutrze. Jak wszyscy wiemy, książki nie wydaje się w 2 dni, nawet nie w 2 miesiące. Czasem to trwa lata. Patrzę więc na to, co się dzieje, z optymizmem. Literatura białoruska wreszcie zajęła należne jej miejsce w świecie. Zajęła swoje poczesne miejsce w świecie. Swój poczesny posad między narodami. Swoje honorowe miejsce między narodami, jak pisał nasz wielki poeta Janka Kupała. Cóż, zbliżamy się do zakończenia naszej rozmowy. Dziękuję, Algierdzie, że podzieliłeś się z nami swoim czasem, przemyśleniami, natchnieniem. To jest, o ile wiem, twoja trzecia książka, która wychodzi po polsku. Po dwujęzycznej, czy mówiąc poetycko, bilingwalnej książce opowiadań Talent do jąkania się, która ukazała się we Wrocławiu. Po zbiorze esejów, który ukazał się w Lublinie, w wydawnictwie Warsztaty Kultury. Teraz w wydawnictwie Pogranicze wychodzi jedna z twoich... Jak byś tego nie krytykował ze snobistycznych pozycji dojrzałego pisarza, najlepszych i najbardziej lubianych przez czytelników powieści, niezależnie od jej skomplikowanej i poplątanej struktury, o czym mówiłeś, i przy całym dyskomforcie czytania. Znam wielu ludzi, sam do nich należę, którzy ją czytali i czytają i odkrywają ją dla siebie. Sroka na szubienicy szybko stała się bibliograficznym rarytasem. Wyszła w rekordowym wydaniu. Lepsze osiągnięcie zanotowały chyba tylko psy Europy. Sroka na szubienicy jest jedną z ulubionych lektur. Szczerze zachęcam polskich przyjaciół, czytelników, pisarzy, tłumaczy do odkrywania tego świata. Autorowi, tłumaczowi i wydawcom życzę dobrej podróży w poszukiwaniu zainteresowania, zrozumienia, wspólnego przeżywania razem z czytelnikami. Jak autoru, tak
перекладчику, так і видавцам. Автор зробив своє уже 12 років тому. Подорожжя у пошуках. Момент споткання з читальниками, як в міні з опущеним запонем, наступує зараз. Лічу на позитивний вибух мислі і емоцій. І, очевидно, життя нових перекладів, нових утворів. Оби якнайшибче і вказалася книжка поетична. Сподіваюся на самий позитивний вибух думок і емоцій. Всім нам, не тільки тобі і собі, але й нашим колегам, життя добрих тлумачі з оригіналу. Творов, хай хучий з'явиться. Нех ще появлю. Oby ten moment współczucia i solidarności, za które nieustannie dziękuję naszym kolegom na Zachodzie, nie tylko, oby to wsparcie miało ciąg dalszy, oby weszło na kolejny poziom. Przypominam, że powstają u nas nowe wiersze, pisze się proza, powstają eseje. Тое, што мы падтрымалі, розніца ад нашых. Чымсьці вельмі падобны. Та творчасць розніцца ад таго, што маглі б напісаць польцы чи інні пісажы і пісаркі. Захэнцам да адкрывання таго свята, которого сімболам ёсць Альгерд Бахарэвіч. Крышачку розныя вершы, проза і эсэ. І публікацыя яго срокі да на Шубеніцы. Дзякую, Альгердзе, за размову. Іншыя пісьменнікі і пісьменніцы. Запрашаю адкрываць гэты свет, а сімвалам сённяшнім гэтага ёсць Альгерд Бахарэвіч і выхад ягонай сарокі на Шубеніцы. Дзякую, Альгердзе, за размову. Dziękuję, Andrzej, tobie za ciekawą rozmowę. Dziękuję tobie za ciekawą rozmowę. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchali, czy będą słuchać. Dziękuję, Andrzeju, za to, co robisz dla białoruskiej literatury. Życzę wszystkim wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.